kamieniami w karetkę. Na taki pomysł wpadł sprawca, którego poszukuje policja. O szczegółach poinformowała dziś aspirant sztabowy Katarzyna Wuwer z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. W dniu 8 marca komisariat policji w Radlinie otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu szyby w karetce pogotowia. Dokładnie doszło do wybicia bocznej szyby w karetce, najprawdopodobniej kamieniem, który został później znaleziony przez policjantów na miejscu zdarzenia. Wartość strat została oszacowana na kwotę powyżej 3000 zł. Na chwilę obecną prowadzone jest w komisariacie policji w Radlinie dochodzenie w tej sprawie, zmierzające do ustalenia sprawcy tego zniszczenia. I tutaj apel policji do ewentualnych świadków, aby zgłaszać się do komisariatu policji w Radlinie, jeżeli ktoś posiada jakieś istotne informacje w tej sprawie. Zajście budzi tym więcej wątpliwości, że w dobie pandemii każda pomoc i sprzęt medyczny jest na wagę złota. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że to nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. Z końcem stycznia zniszczona została inna karetka w Pszowie. Wtedy do uszkodzenia ambulansu doszło w trakcie udzielania pomocy medycznej, kiedy pojazd stał zaparkowany przed budynkiem.